We wtorek po południu podczas prac przy ścince drzew mieszkaniec Ostruszy odnalazł pocisk artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Niewybuch leżał na ściółce leśnej z dala od zabudowań mieszkalnych. Mężczyzna powiadomił dyżurnego i wskazał policjantom miejsce, w którym odnalazł niebezpieczny przedmiot. Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdów saperów z jednostki wojskowej. Tego samego dnia w Zalasowej mężczyzna przygotowujący fundament drewnianego domu wykopał pocisk moździerzowy, pamiątkę konfliktu zbrojnego XX wieku. W tym przypadku miejsce zabezpieczali policjanci komisariatu w Tuchowie. Powiadomiona jednostka saperów z Rzeszowa w najbliższym czasie zabezpieczy niewybuchy i przetransportuje je celem neutralizacji. Tarnowska policja zwraca się ze szczególnym apelem o niepodejmowanie prób samodzielnego przenoszenia tego typu znalezisk. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W związku z tym należy jak najszybciej powiadomić dyżurnego, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.